Jadwiga Teresa Kaczor, kandydat na burmistrza miasta Gostynina. Magister inżynier inżynierii środowiska, studia na Politechnice Warszawskiej. 23-letni staż pracy w samorządzie, a od 2003 roku wiceburmistrz miasta. Prezentuję Państwu budynek pływalni miejskiej. Jest to budynek, przy realizacji którego aktywnie uczestniczyłam, ponieważ sprawowałam nadzór nad jego realizacją. Jestem dumna z tego obiektu, ponieważ tutaj zastosowane zostały nowoczesne technologie, między innymi technologia instalacji solarnej, podgrzewu ciepłej wody, basenowej i użytkowej. Bardzo zachęcam Państwa do korzystania z pływalni. Od dzieciństwa związana z Gostyninem zna to miasto i jego problemy jak mało kto. Jesteśmy na osiedlu Zazamcze. Jest to osiedle, gdzie zlokalizowane zostały budynki socjalne, jak również w dalszej części, jadąc ulicą Targową, mamy budynki realizowane przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to duże osiedle z prawie 200 mieszkaniami, gdzie zamieszkali mieszkańcy, którzy oczekiwali na mieszkania socjalne, którzy byli na listach prowadzonych przez Urząd Miasta, a także mieszkańcy, którzy zamieszkiwali budynki, które w mieście były przeznaczone do rozbiórki. Powiem Państwu, że takich budynków rozebranych, budynków w złym stanie technicznym w mieście było prawie 80. Jest tutaj też również jeden budynek, który był termomodernizowany, wyposażony w łazienki. Całe osiedle wyposażone jest w niezbędną infrastrukturę, mieszkania są wyposażone w ogrzewanie, znajdują się parkingi, jak również plac zabaw, z którego mogą korzystać dzieci. Priorytety kandydatki to Gostynin miastem turystycznym, sfinalizowanie projektu Term, rewitalizacja rynku miejskiego. Kolejne mieszkania, dokończenie programu termomodernizacji, budowa koniecznej infrastruktury, to jest kanalizacje, parkingi, ulice, chodniki, nowe przedszkole. Zamek Gostyniński, perła naszego miasta, nierozerwalna związana z jego historią od samego początku. Gdyby nie podjęcie projektu odbudowy i rekonstrukcji tego zamku, na pewno w tej chwili byłby w ruinie. Zamek posiada w starej swojej części zrewaloryzowaną salę restauracyjną, zwaną salą kolumnową. Obok funkcjonuje hotel, sala muzealna, recepcja. Dumą jest ten zamek dla naszego miasta. Uważam, że możemy się nim szczycić. Strefa przemysłowo-usługowa przy obwodnicy. Opieka zdrowotna mieszkańców, szpital, bezpłatne badania, szczepienia. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych. Jesteśmy na jednej z najnowszych ulic miasta, Aleja Mikołajczyka, tak zwana mała obwodnica miejska, która wyprowadza ruch z centrum miasta w kierunku Kowala i Włocławka. Inwestycja ta, w której realizację wątpiło wiele osób, między innymi kandydatka na burmistrza pani Agnieszka Korajczyk, została zrealizowana dzięki tutaj staraniom władz miasta i podpisaniem porozumienia z zarządem województwa mazowieckiego. Miasto wykupiło grunty, przygotowało dokumentację projektową i sama realizacja tej inwestycji była po stronie zarządu województwa mazowieckiego. Wszystkie starania zostały zakończone sukcesem. Państwo widzą, droga dopuszczona do ruchu już od kilku lat. Odbywa się tutaj ruch i jedna ważna sprawa, jest to jakby pierwszy etap budowy i realizacji projektu Termy Gostynińskie. Z tej drogi jest zaplanowany główny wjazd na teren ośrodka termalnego. Tu za moimi plecami już coś się zaczyna dziać. Być może to jest dobry zwiastun. Mili Państwo, jesteśmy na terenie Miejskiego Centrum Handlowego, Stara Betoniarnia.
obiekt, który został zrealizowany na terenie byłego przedsiębiorstwa Budopol. Zostały zagospodarowane i odbudowane, w zasadzie można tak powiedzieć, były hale produkcyjne. Obiekt był bardzo zdewastowany. Podjęliśmy się tego pomysłu, by tutaj zorganizować miejsce do handlu dla gostynińskich i okolicznych przedsiębiorców. Jest to obiekt, który też miał dawać aktywizację dla mieszkańców, podejmowanie działalności handlowej, bo wyposażony jest w boksy handlowe, właśnie do boksy handlowe, czy też mogą być usługowe do prowadzenia różnych działalności. Inwestycja ta jest bardzo też krytykowana przez opozycję. Myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Obiekt małej hali targowej udało się w pełni zagospodarować. Obiekt dużej hali posiada jeszcze wolne miejsca do handlu. Dlatego też jest pomysł, by tutaj zorganizować tak zwany inkubator przedsiębiorczości, zachęcić ludzi do zakładania działalności gospodarczej. Jestem dumna również z tego obiektu, bo na jego rewaloryzację udało nam się pozyskać środki unijne w kwocie ponad 15 milionów złotych. Cały projekt przebiegał prawidłowo, był już kontrolowany przez jednostkę wdrażającą i bardzo dobrze, że właśnie jest takie miejsce i duży obszar naszego miasta został w ten sposób właśnie przez podjęcie tej inwestycji uporządkowany. Miejskie przedszkole numer 4, nowo oddane do użytkowania budynek, który jest przystosowany do nauki około ponad 100 przedszkolaków. Budynek nowoczesny, z pięknymi salami, fajnie wyposażonymi dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Powstało to przedszkole w miejscu istniejącego starego przedszkola, gdzie złe warunki techniczne zdecydowały o realizacji nowego obiektu. Budynek ma też całą infrastrukturę, piękny, duży plac zabaw i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, którzy bardzo chętnie przyprowadzają tutaj swoje dzieci. Chcę powiedzieć, że zarówno pani dyrektor, jak i rada pedagogiczna tego przedszkola, nauczyciele, pomoce, które sprawują opiekę nad naszymi dziećmi, to bardzo profesjonalny personel i przedszkole to cieszy się bardzo dobrą opinią w mieście. Drodzy Państwo, kolejne osiedle budynków mieszkalnych, ulica Parkowa. W ostatnim czasie budynki te były objęte programem termomodernizacji. Została tutaj przeprowadzona kompleksowa wymiana okien, elewacje, wykonane instalacje centralnego ogrzewania, czyli budynki są zaopatrzone w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Państwo pamiętają, jak wyglądały te budynki. Na realizację tej inwestycji udało nam się również pozyskać środki pomocowe, wspomagane te remonty były środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Myślę, że mieszkańcy tutaj są bardzo zadowoleni, ponieważ w znaczący sposób poprawiła im się jakość życia i funkcjonowania w tych swoich mieszkaniach. Drodzy gostynianie, jestem kandydatem na burmistrza miasta Gostynina w nadchodzących wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku. Mieszkam tutaj od dzieciństwa, tutaj zdobywałam wykształcenie, tutaj rozpoczynałam pracę w naszym mieście.
Od 12 lat jestem na stanowisku zastępcy burmistrza. Zdobyłam dobre wykształcenie, zdobyłam dobrą wiedzę, zdobyłam również dobre doświadczenie w pracy samorządowej. Pomimo brutalnej krytyki uważam, że nasze miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem miejskim i zapewniam Państwa, że w dalszym ciągu będę pracować nad tym, aby nasz Gostynin był piękny i zdobywał takie sukcesy jak dotychczas. Jeżeli uznacie Państwo, że jestem odpowiednią osobą na burmistrza miasta Gostynina, proszę oddać swój głos na mnie w nadchodzących wyborach.